proszę dotknąć jakiejkolwiek powierzchni. To najczęściej jest produkt przemysłu chemicznego. Potocznie mówi się, że chemia ma dawać lepsze produkty, że ma produkować skuteczne leki, super wytrzymałe materiały, trwałe farby, że to ma być rola chemii. Czy taka będzie jej najważniejsza rola? Otóż celem mojego wykładu jest powiedzenie, że nie. Najważniejsza rola chemii będzie w przyszłości inna. Wykład nosi tytuł Jutro chemii w pół godziny, czyli cykle i rytmy chemiczne. Intrygujący tytuł, dlatego że w chemii niezmiernie rzadko myśli się o zjawiskach, które wykazują cykliczne, rytmiczne zachowanie się, chociaż organizmy żywe pełne są takich reakcji, które powodują, że stężenia pewnych substancji zmieniają się w sposób oscylacyjny. Otóż w chemii poznaliśmy budowę cegieł, z których chemia czy produkty chemiczne są zbudowane. Mianowicie znamy ponad 110 pierwiastków. Wiemy, jakie wiązania są między atomami, jakich wiązań oczekiwać. Jest jasne, że dwa atomy węgla mogą wiązać się wiązaniem pojedynczym, ale też mogą wiązać się wiązaniem podwójnym, wiązaniem potrójnym. Wiemy, jaka jest długość wiązania pojedynczego, jaka jest długość wiązania podwójnego, potrójnego. Wiemy, ile energii trzeba nałożyć, żeby rozerwać wiązanie pojedyncze, ile energii trzeba, żeby rozerwać wiązanie podwójne, wiązanie potrójne. I tak z wszystkimi wiązaniami między jakimikolwiek atomami pierwiastków w układzie okresowym. Oczywiście ja nie mówię, że wszystko jest odkryte w tym zakresie, ale to, co odkryjemy jeszcze w przyszłości, to już będą drobniejsze rzeczy. Również wiemy dobrze, że kąty między wiązaniami chemicznymi są ściśle określone. Na przykład kąt między wiązaniami OH w cząsteczce wody jest 104,5 stopnia, mniej więcej. Więc podobnych kątów spodziewamy się w niektórych innych podobnych układach, a z kolei innych kątów, o których wiemy, jakie powinny być, spodziewamy się w jeszcze innych układach. I to wszystko nam się zgadza. Znamy też bariery rotacji, to znaczy jeśli ktoś będzie próbował obrócić fragmenty cząsteczki dookoła pojedynczego, czy podwójnego, czy potrójnego wiązania, to napotka pewne bariery. Otóż te bariery też potrafimy obliczyć, znamy je. Tu nas niewiele zaskoczy. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że w połowie XX wieku poznaliśmy główne zasady budowy związków chemicznych. To jest bardzo ważna informacja. Tu jest przykład takich bardzo ważnych związków chemicznych. Cztery molekuły: adenina, guanina, cytozyna i tymina. One są dlatego ważne, że kodują księgę życia, można powiedzieć, czyli DNA zawiera właśnie te cztery zasady nukleinowe i sekwencja tych zasad nukleinowych właściwie mówi o nas wszystko, nie tylko o nas zresztą, ale również o wszystkich innych organizmach żywych. Nadszedł czas budowy takich struktur, które wykonują coś, wykonują to, co my chcemy, żeby wykonywały. Pytanie teraz, co w tym wszystkim będzie najważniejsze? I moją odpowiedzią w tym wykładzie jest, że najważniejsze będą dwa elementy. Jedno to struktury złożone, które możliwe są do utworzenia, czyli tu myślę o pewnych architekturach molekularnych, które są możliwe do utworzenia. I drugi składnik, nieliniowa dynamika, której te architektury będą poddane. Czyli z jednej strony mówię o niezwykle złożonych układach, a z drugiej strony o niezwykle złożonej dynamice tych układów. Najpierw zacznijmy od struktur złożonych. Kluczowym słowem tutaj są syntony. Zaraz zobaczycie Państwo, na czym polega koncepcja syntonów. Proszę spojrzeć, że te sześć molekuł, które tutaj są na obrazku, doskonale do siebie pasują. Widać wyraźnie, że wiążą się one wiązaniami niechemicznymi, ale słabszymi wiązaniami, ale jednak powodującymi, że one trzymają się razem.
i tworzą no, dość ładną figurę, taką, że widać, że to wszystko pasuje do siebie jak klocki Lego. Lub jak puzzle. Lub jak klucz do zamka. I właśnie po prawej stronie ekranu wyświetlona jest molekuła DNA, gdzie dwa łańcuchy wiją się dookoła siebie jak węgorze i szczepione są wiązaniami niechemicznymi, słabszymi niż wiązania chemiczne, na zasadzie właśnie oddziaływania syntonów. Każdy synton ma swój odpowiednik, który dokładnie do niego pasuje pod względem geometrii i typu oddziaływań. Na tym obrazku pokazane są w działaniu, można powiedzieć, te cztery najważniejsze zasady nukleinowe, mianowicie adenina, tymina, guanina i cytozyna. Adenina z tyminą się łączy, to jest ten górna część rysunku, łączy się dwoma wiązaniami wodorowymi, zaznaczonymi tutaj przerywaną czerwoną linią. Natomiast guanina pasuje wyłącznie do cytozyny, to jest ta dolna para molekuł i wiążą się one ze sobą trzema wiązaniami wodorowymi. Gdyby zapytać kogoś, co jest najważniejszą informacją, jeśli chodzi o funkcjonowanie życia na Ziemi, to ten rysunek byłby dobrą odpowiedzią. To jest najważniejsza informacja, że adenina łączy się tylko z tyminą, a guanina łączy się tylko z cytozyną. Jeśli w DNA nastąpi coś innego niż to, co tutaj jest na tym rysunku, wtedy mamy do czynienia z błędem, czyli mutacją, który z jednej strony może prowadzić do bardzo opłakanych skutków, a z drugiej strony może powodować to, że utworzy się organizm lepiej dostosowany do warunków zewnętrznych. Tak działa ewolucja. Tak więc molekuły mogą pasować do siebie jak klocki Lego. To w zasadzie jest odkrycie nie tak wielu lat, dlatego że powiedzmy w XIX wieku czy na początku XX wieku, bo do połowy XX wieku, myślano o molekułach jako obiektach wypukłych, które właściwie nie pasują jedne do drugich. Natomiast gdy spostrzeżono, że jedne z nich mogą być wklęsłe, a drugie wypukłe i pasować mogą do siebie geometrycznie i sposobem oddziaływania, wtedy okazało się, że można tworzyć niesamowicie skomplikowane struktury. Po prostu molekuły mogą się rozpoznać w roztworze. Rozpoznać w ten sposób, że pasujące do siebie jak klocki Lego po prostu znajdą się wreszcie w roztworze i połączą ze sobą, podczas gdy te, które do siebie nie pasują, po prostu się nie połączą. Jednak gdy one się połączą, to może się okazać, że stworzą się w ten sposób nowe syntony. I te nowe syntony znowu mogą się rozpoznać, czyli jest możliwa piętrowa struktura tych substancji, czy wielopiętrowa struktura. I każde piętro może mieć różną stabilność. W związku z tym, jeżeli jakieś zaburzenie dojdzie do układu, to może zniszczyć powiedzmy jedno piętro struktury, a inne piętra mogą zostać nienaruszone, lub też zniszczyć dwa piętra struktury, a pozostałe piętra mogą zostać nienaruszone. Tutaj jest przykład dwóch molekuł zaplanowanych przez przyrodę, można powiedzieć. Jest na zielono zaznaczony fragment DNA i kolorowy fragment to jest białko i widać w dolnej części rysunku, że to białko ma wnękę. Otóż w górnej części rysunku widać, że w tę wnękę wchodzi ten zielony fragment, czyli fragment DNA i że jedna molekuła do drugiej doskonale pasuje. Jak gdyby ta wnęka została stworzona do tego, żeby przycumować ten zielony fragment. Teraz parę słów o nieliniowej dynamice. Co to jest nieliniowość? Można powiedzieć, że nieliniowość jest to nieproporcjonalność skutku do przyczyny. Gdy Państwo zastanowią się, co zrobić, żeby wyrzucona kostka dała szóstkę, to dojdziecie Państwo łatwo do wniosku, że nie tak łatwo to osiągnąć. Nie tak łatwo zaplanować, żeby za każdym razem wyrzucona została szóstka.
obrócimy lekko kostkę i rzucimy jeszcze raz i już szóstka nie wyjdzie. Czyli można powiedzieć, że przyczyna tylko lekko się zmieniła, a skutek jest całkiem inny. W związku z tym skutek nie jest tutaj proporcjonalny do przyczyny. Ta dziedzina, ta nieliniowa dynamika jest na pograniczu wielu dyscyplin. Jest na pograniczu matematyki, na pograniczu fizyki, chemii, biologii, informatyki, jeszcze wielu dyscyplin. O kilku z nich powiem za chwilę. Okazuje się, że dyscypliny te rozwijały się i wytworzyły pewne narzędzia i twórcy nie wiedzieli o tym, że podobne narzędzia są tworzone w dyscyplinie obok i dopiero niedawno okazało się, że wszystkie te dyscypliny mówią o jednym i tym samym. Weźmy matematykę. Teoria atraktorów. Zaraz zobaczymy, na czym to może polegać. Teoria chaosu. Też za chwilę zobaczymy, co to takiego może być. Zacznijmy od teorii atraktorów. Bardzo prosta rzecz. Weźcie Państwo komputerek, czyli kalkulatorek i na kalkulatorku wyciśnijcie dowolną liczbę, jaką chcecie. Wynik będzie niezależny od tego, co wyciśniecie. Mianowicie, jeśli zaczniecie przyciskać później sinus, 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 czyli sinus, sinusa, 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 sinusa i tak dalej, to niezależnie od tego, kto z Państwa co wycisnął, wszyscy Państwo dostaniecie zero. Zero jest atraktorem, który, można powiedzieć, przyciąga, startując z dowolnej liczby, przyciąga rezultat właśnie do siebie. To znaczy wynikiem będzie zero, niezależnie od czego Państwo wystartują. Inny bardzo ważny przykład nieliniowej dynamiki jest tak zwane równanie logistyczne. Bardzo prosta rzecz. Mianowicie to x po lewej stronie, można sobie wyobrażać, że jest to, powiedzmy, populacja królików w roku numer n plus 1. A x ze znaczkiem n po prawej stronie to jest populacja królików w roku poprzednim. I widać, że to równanie mówi mniej więcej tak, że im więcej jest królików w roku n, tym więcej będzie królików w roku następnym. Ale jest jedna komplikacja, mianowicie jest w nawiasie 1 minus xn, dlatego że króliki potrzebują pastwiska. Jeżeli jest dużo królików, to pastwisko będzie małe. Jak pastwisko będzie małe, to króliki słabo się najedzą. A jak króliki słabo się najedzą, to mają mniejszą ochotę do tego, żeby było ich więcej w przyszłym roku. W związku z tym to równanie właściwie mówi o dwóch tendencjach. Jedno o tendencji wzrostu, to jest to xn, a druga tendencja to jest to, co jest zawarte w nawiasie, że są pewne ograniczenia tego wzrostu. To równanie jest ewidentnie nieliniowe, dlatego że zmienna x występuje tu w postaci kwadratowej. Jest xn razy xn, czyli nieliniowo, a kwadratowo wchodzi to xn. I to równanie nie byłoby specjalną ciekawostką, gdyby nie pewien fakt zaobserwowany przez doktorantów w Australii, gdy dano im zadanie, żeby obliczać populację królików właśnie w następnych latach. Mianowicie, jest tu pewna stała alfa. Okazało się, że jeśli stałą alfa wezmę mniejszą niż 3, to obliczając populację xn plus 1, czyli populację w następnym roku, a następnie wstawiając ją ponownie na prawą stronę zamiast xn i kręcąc tak kołowrotkiem nieskończoną liczbę razy, można powiedzieć, dostaniemy pewną ustaloną zawsze liczbę, jedną liczbę. To będzie, można powiedzieć, populacja, do której dążą króliki, gdy damy im bardzo, bardzo dużo czasu. Tak się dzieje wtedy, gdy alfa jest mniejsza od 3. I to nie było zaskoczeniem. To było, bym powiedział, przyjęte bez zdziwienia, bo w gruncie rzeczy to, co tutaj jest wyświetlone na ekranie, to jest równanie kwadratowe, więc równanie kwadratowe wydawało się wszystkim, że nie kryje żadnej tajemnicy. Teraz powiem o pewnym odkryciu matematyki XX wieku, czyli o cyklach granicznych. Mianowicie okazało się, że pewne równania różniczkowe wykazują dziwne zachowanie. Mianowicie, niezależnie od przyjętych warunków początkowych w tym równaniu różniczkowym, czy układ,
w układzie równań różniczkowych, to, co było na końcu, było zawsze to samo. Ta informacja jest właściwie porażająca, bardzo ważna, dlatego że jeżeli istnieje taki sterownik, można powiedzieć, który startując z całkiem różnych wartości, daje mi jedną i tę samą wartość, tak jak przypomnijcie sobie Państwo ten atraktor z tymi sinusami, to znaczy, że ja mogę zainstalować w układzie pewien element, który mi coś reguluje, który mi ustala na przykład stężenie pewnej substancji na stałym poziomie, niezależnie od tego, od czego ja zacząłem. To jest bardzo ważna rzecz. Na tym rysunku, który tutaj Państwo widzą, widać, że trzy linie, bardzo nieregularne na początku, zbiegają się w końcu do jednej takiej sinusoidalnej linii, co symbolizuje ten fakt, że właściwie niezależnie od tego, od czego startowaliśmy, kończymy na tym samym. Dla regulacji bardzo ważna rzecz. Teoria chaosu. Weźmy to samo równanie logistyczne i przypatrzmy się temu równaniu z większą, bym powiedział, rozdzielczością. Mianowicie alfa to jest ta zmienna, która jest ułożona na osi x-ów i jest zaznaczone to alfa tam. Natomiast na rysunku tym odkładamy te wartości, które się ustaliły, wartości x-a, które się ustaliły. Widać, że na początku ustalona wartość to jest 0. To jest to, co nazwane jest tu extinction, czyli zanik populacji. Następnie jest rzeczywiście pojedyncza wartość dla alfa mniejszego niż 3. To jest to steady state. Pierwsza naiwna myśl to jest taka, że tak będzie dalej. Tymczasem popatrzcie Państwo, co się stało. Dla alfa równego 3 zaszła bardzo dziwna rzecz. Mianowicie to jest ta strzałka pomarańczowa, pokazuje to, że w tym miejscu już nie otrzymujemy jednej wartości, już otrzymujemy dwie wartości. Na przemian oscylację x-a. Zwiększamy alfa dalej, okazuje się, że dalej następują rozdwojenia. Już mamy później 4 wartości, później 8 wartości. Wydawałoby się znowu, że no dalej będzie 16, 32 i tak dalej. Okazuje się, że nie. Te czarne linie tutaj, pionowe po prawej stronie u góry, one pokazują, że w pewnym momencie układ się załamuje i jest zachowanie chaotyczne. Podkreślam jeszcze raz, że cały czas badamy właściwie równanie kwadratowe, którego dzieci uczą się w szkole i które wydawałoby się nie ma żadnych tajemnic. Tymczasem tutaj wychodzi, że w tym równaniu tkwi niesamowita tajemnica, że pojawiają się bardzo dziwne zachowania. W chemii przyszłości kluczowym będzie sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne w chemii to autokataliza, mianowicie w reakcji produkowany jest jej katalizator. No to można powiedzieć, że jeżeli coś takiego zachodzi, to reakcja coraz szybciej przebiega. Musi być czymś się skończyć taka reakcja. Tu jest skomplikowany może przykład, nie za bardzo będę się nad nim skupiał, ale jest zestaw czterech reakcji i jak się podsumuje te reakcje, to podsumowanie jest na dole, to widać, że właściwie zachodzi zmiana A, substancji A i substancji B na substancję D i substancję E, a po lewej i po prawej stronie równania mamy 4x plus y, to jest substancja x i substancja y jest katalizatorem, ponieważ można powiedzieć uczestniczy w reakcji, natomiast bilans jest taki, jakby w niej nie uczestniczyła. I my właśnie skupiamy się na tym x i y, które są tutaj katalizatorami. Otóż ten układ reakcyjny może być uważany za cykl katalityczny, że następuje przemiana AB w te dalsze substancje, a pomagają w tym cyklu dwa katalizatory X i Y.